Pierwsza raciborska gala MMA VFCL4 za nami. W piątek, pomimo zimna i deszczu, na arenie Rafako było naprawdę bardzo gorąco. Kibice dość szczelnie wypełnili halę, a emocje sięgały zenitu. Biją się? No biją się, jest dobrze. Nie odpuszczają? Nie odpuszczają. Nie śpiesz się. No całkiem przyjemnie. Zawodnicy zadbali o dobre widowisko, a z każdą walką było tylko lepiej. Pozytywnie. Niestety nie mogę się nacieszyć tym widowiskiem z racji tego, że jestem z moimi zawodnikami w szatni. Mieliśmy okazję zobaczyć i walki skończone przed czasem, jak i w pełnym wymiarze. Także myślę, że poziom jest zadowalający. Jednym z raciborzan, którzy mieli wygrać swoją walkę, był Mariusz Magda. Zawodnik łamatora do zadania podszedł bardzo poważnie. Chcę wypaść dobrze, tym bardziej, że mamy w planach karierę jego MMA bardziej zawodową. Jego rywalem był zawodnik ze Słowacji, Laco Koki, ale team Magdy był pewny swego. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Mariusz Magda! Czułem siłę, raz dostałem, jak byliśmy w zwarciu, to mnie już przymroczyło. To chyba dało mi takiej siły, żebym nie przegrał, bo już naprawdę miałem mroczki przed oczami. Jestem szczęśliwy, bo wygrałem u siebie. I z dobrym przeciwnikiem, mi się wydaje. Widać było, że też coś potrafi. Walką wieczoru był pojedynek Damiana Kłoska, reprezentanta raciborskiego łamatora z Czechem Heitmarem. Kłosek nie ukrywał, że będzie to jego ostatni pojedynek w MMA i zależy mu na zwycięstwie. Pierwsza runda, ta stójka, parę razy trafiłeś i wydawało się, że już będzie łatwo. No dokładnie, jak widać, nawet te kilka ciosów nie wystarczy, żeby ktoś się podał. Potem w parterze kilka chwytów, zapięć, nie do końca to wychodziło, ale w końcu? No w końcu się udało. Myślałem, że partner, mój przeciwnik, oponent będzie w parterze troszeczkę słabszy, jednak silny fizycznie był i cały czas uciekał z moich wszelkich technik. Misja wykonana, nie?
plan został wykonany w 100%, jest super, naprawdę. Na pierwszej gali MMA FVCL4 widzowie zobaczyli w sumie 9 bardzo dobrych walk. 18 zawodników z Polski, Czech i Słowacji pokazało serce i chęć do walki. Trener, organizatorzy naprawdę się postarali i ustawili poprzeczkę naprawdę wysoko. Trochę ludzi przyszło, także chyba zainteresowanie tym wszystkim jest. Teraz pozostaje tylko czekać na drugą raciborską galę MMA FVCL4.